Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, Bała od polskiego, i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o mity jako metaforę ludzkiego losu i działania, w którym trzeba się odnieść do mitologii Jana Parandowskiego, może wyglądać tak. Najpierw wstęp. Mitologia grecka wywarła olbrzymi wpływ na cywilizację europejską. Opowieści przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie miały charakter dydaktyczny, objaśniały zawiłości świata i przedstawiały prawidłowe postawy człowieka wobec rozmaitych sytuacji. Działania te były realizowane pod postacią metafor. To właśnie dzięki nim mitologia obrazowo opowiadała o świecie i odpowiadała na egzystencjalne problemy stojące przed ludźmi. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. Jedną z najpopularniejszych metafor mitologicznych są losy Ikara, syna Dedala. Mistrz wielu sztuk, budowniczy labiryntu, w którym uwięziono Minotaura, skonstruował dla siebie i syna skrzydła z ptasich piór i wosku, aby mogli oni opuścić wyspę. Podróż skończyła się jednak tragicznie. Ikar, niesiony zachwytem, zapomniał o przestrogach ojca i uniósł się zbyt wysoko. Skutek czego słoneczny żar roztopił wosk i zniszczył skrzydła. Syn Dedala stał się archetypem buntownika, który wbrew wszelkiej logice dąży do spełniania swoich marzeń. Natomiast sam lot i kara stał się metaforą lekkomyślności połączonej z marzycielstwem. W mitologii greckiej można było również znaleźć odpowiedź na pytanie o sens ludzkiego działania. Jan Parandowski w opisie Moir zaznaczył, że były to trzy kobiety, które przędły nić życia każdego człowieka. Według wierzeń starożytnych ich wyroki miały siłą większą nawet od postanowień bogów olimpijskich. Ludzkie życie było zdeterminowane przez mojry i plecione przez nienici. W ten metaforyczny sposób ukazano, że ludzki los jest zależny od siły wyższej. W kulturze upowszechniła się także postawa Odyseusza, mężczyzny, który został wysłany na wojnę, a następnie wracał do domu przez 10 lat. W trakcie jego żeglugi spotkały go liczne trudności, musiał m.in. zmierzyć się z cyklopami i olbrzymami, zemstą Heliosa, boga słońca oraz syrenami, które najpiękniejszym śpiewem kusiły przepływających obok pływaków. Powrót Odyseusza do rodzinnej itaki stał się metaforą ludzkiego życia i dał początek toposowi homowiatora. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak, żeby był on funkcjonalny. Za sprawą swojej obrazowości mity stały się istotną częścią kapitału kulturowego cywilizacji europejskiej. Twórcy próbowali odczytać mity przez pryzmat własnych doświadczeń, a następnie nadawać mitom dodatkowe metaforyczne znaczenie. Warto w tym kontekście przywołać wiersz Prawa i Obowiązki Tadeusza Różewicza, odnoszący się do obrazu Petera Brechla, pejzaż z upadkiem Ikara. Niderlandzki malarz swojej kompozycji przedstawił ludzi zajętych codzienną pracą, rolnika orzącego pole, pasterza pas owce czy łowiącego rybaka. Tle natomiast znajdował się niemalże niewidoczny upadający Ikar. Jego los nie przejmował nikogo. Był niedostrzeżony przez ludzi zajętych swoją pracą. Różewicz dokonał analizy obrazu przez pryzmat własnych wojennych doświadczeń. Wskazał, że w młodości postawa postaci przedstawionych na obrazie go oburzała. Bolałby, aby wszyscy zwrócili uwagę na dramat Ikara – po wojnie zauważył jednak, że na metaforę obrazu można spojrzeć zupełnie inaczej. Człowiek nie jest w stanie zbawić całego świata, a obojętność nie jest zachowaniem niegodnym. Podmiot liryczny tym samym zbudował nową metaforykę wobec losów Uznał, że człowiek powinien zajmować się swoimi sprawami, ponieważ jest zbyt słaby, aby móc uratować innych. A teraz jak w wypracowaniu, czas na zakończenie. Niewątpliwie mitologiczne metafory ludzkiego losu wywarły olbrzymi wpływ na kulturę europejską. Przywoływane postawy, losy, marzyciela i kara, przeświadczenie o z góry określonym przeznaczeniu oraz motyw człowieka pielgrzyma funkcjonują w kulturze do dziś. Mity stanowią istotne studium ludzkich zachowań i w przystępny sposób, za pomocą metafor, objaśniają sens istnienia. To tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzicie link umieszczony w opisie.